A myślałem, że nie będę miał żadnego rozsądnego, w miarę ciekawego materiału do vloga. Życie pisze jednak dziwne scenariusze. Cześć, to znowuż ja jestem w Poznaniu, pod Tesco. Jest 4 nad ranem, akurat przyjechałem. Położę się w Kime na 2-3 godzinki i zaczynamy kolejnego Uber vloga. To już chyba numer 4. Czternasta godzina. 10 godzin temu przyjechałem do Poznania. No, przespałem się 4 godzinki i powiedzmy, że od tych 5 godzin jeżdżę. No i jak na razie zarobiłem nawet nie na paliwo do Poznania, więc jest super. W każdym bądź razie stay tuned. A, jeszcze jedno. Oczywiście tak, telefon w takiej temperaturze, a mamy 36 stopni, zaczyna mi się smażyć, jest podłączony bezpośrednio do powerbanka, który jest podłączony bezpośrednio do zapalniczki w samochodzie. Przez to powerbank mi się ładuje, a na postoju telefon mi bierze energię z powerbanku. Ale w takiej temperaturze moje piękne urządzenie typu Samsung, co to jest, J ileś tam, pokazuje mi, że ładowanie przy użyciu kabla jest już 86% naładowany. Czas do końca ładowania godzina 50. Cudownie. Sia. Dobra, pokręciłem się po mieście przez jakieś pół godziny. Nic się nie dzieje. Spróbujemy nagrać jakiegoś timelapsa. Boże święty, widzicie to? To jest pot spływający po skroniach. Ludzie chodzą na saunę, ja mam saunę za darmo w samochodzie. Ile chcę. Bo za bardzo dzisiaj sobie nie pojeździłem jak na razie. Najważniejsze jest to, jak ci jest gorąco, żeby pić ciepłe napoje. Wydaje to się kompletnie bez sensu, ale uwaga, jak pijesz gorące napoje, to organizm w reakcji na to, że wlewasz do niego coś ciepłego, obniża swoją temperaturę, dzięki czemu odczuwalna temperatura jest niższa. Czujesz, że jest chłodniej niż jest w rzeczywistości. Fizyka. Sławomir bawi i uczy. Rusztowanie się przesunęło. Nie może cofać autobusem PK w ruchu i dlatego on się na to nie zgodził. Odpowiada za ten cały skład. Nie może cofać. Ma zakaz cofania, to jest jeżeli nie ma pomocy. Nie. Musi nadzór ruchu przyjąć. No to ja wiem, teoretycznie tak, ale... Thank you.
A myślałem, że nie będę miał żadnego rozsądnego, w miarę ciekawego materiału do vloga. Życie pisze jednak dziwne scenariusze. Jest 2:00, wyjechałem z domu z Bydgoszczy dokładnie 24 godziny temu. Pora się odmeldować. Poznaniu, żegnam. Cały czas się błyska. Wszędzie ogólnie gałęzie. W całym mieście porozrzucane gałęzie. Te są jeszcze takie malutkie, może jeszcze jakąś większą zobaczę, albo jakieś drzewo połamane. Ale ogólnie krajobraz niezły. Połamane drzewa. Właściwie to dzisiaj pierwszy raz w życiu, jak jeździłem, to patrzyłem się nie głównie przed siebie, tylko głównie nad siebie i tak próbowałem jak gdyby dojść do tego, która gałąź może spaść mi na samochód. Większość dzisiaj drogi od 22 do 1 jeżdżąc z klientami spędziłem tak. Dosłownie. Masakra.